Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przygotowujemy się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi. Przygotowujemy się w Adwencie. Słowo Adwent znaczy przyjście. Wiara chrześcijańska ukazuje nam Boga, który człowieka stwarza, człowieka szuka, do człowieka mówi, chce ludzi zgromadzić, chce nawiązać przymierze miłości, z ludźmi je nawiązuje. Inicjatywa stwórcza, a następnie zbawcza w wyniku upadku człowieka, w wyniku ludzkich grzechów. Ta inicjatywa jest pierwszym czynnikiem sprawczym, tworzącym więź bożoludzką i międzyludzką. Bóg stwarza nas na swój obraz i ukazuje nam w Jezusie Chrystusie obraz, widzialny obraz Boga niewidzialnego. W Jezusie Chrystusie poczętym w łonie Najświętszej Maryi Panny, zrodzonym, poczętym w Nazarecie, zrodzonym w Betlejem, widzimy obraz niewidzialnego Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg staje się widzialny. I wobec widzialnego Boga chcemy odnieść się w duchu naszego hasła Bóg, honor, ojczyzna. Bóg najpierw, Bóg najwyższy, stwórca, władca, król, zbawca. Na Jego przyjście, Jego objawienie się odpowiadamy wiarą, miłością, nadzieją i chcemy wolę Bożą odkryć poprzez proroków, poprzez Pismo Święte, poprzez prawo, poprzez wydarzenia ludzkiej historii, historii zbawienia. Poznajemy wolę Boga zawartą w dekalogu, przykazaniach, zawartą w Ewangelii. Pytamy Boga, czego od nas chcesz, co mamy czynić, aby się Tobie podobać, aby osiągnąć to, co chcesz nam darować w życiu doczesnym, a następnie w życiu wiecznym. I ta odpowiedź wymaga połączenia wiary jako łaski darowanej nam przez Boga z wiarą jako odpowiedzią na tę łaskę, czyli wiarą rozumną, wiarą posłuszną, wiarą gotową wolę Boga pełnić. Bóg daje nam łaskę wiary i my tę łaskę przyjmujemy i stajemy się przez to ludźmi wierzącymi, a zarazem praktykującymi. Spotykamy się często z oddzieleniem wiary od praktyk na dwa sposoby. Są ludzie wierzący i niepraktykujący, i tak siebie określają, i są ludzie praktykujący i niewierzący, może tak siebie nie określają, ale tak można ocenić postępowanie kogoś, kto do kościoła z różnych względów przychodzi, ale z wiarą i wolą Bożą się nie liczy. I zwłaszcza dzisiaj mamy do czynienia w ojczyźnie z ludźmi wierzącymi i praktykującymi, to znaczy biorącymi wiarę poważnie, przyjmującymi łaskę wiary i odpowiadającymi na nią, tak jak chce Bóg, ale również obserwujemy postawy ludzi wierzących i niepraktykujących i ludzi praktykujących i niewierzących, czy też inaczej wierzących. Obie postawy
oddzielania praktyki od wiary są sprzeczne z wolą Bożą, a nawet wewnętrznie sprzeczne, czyli bezsensowne. Wiara przeniknięta miłością ma wyrazić się w postawie człowieka i w ludzkich słowach, ludzkich czynach. A z drugiej strony czyny, słowa człowieka, praktyki religijne człowieka mają wynikać z wiary, mają odnosić się do Boga, a nie być spełniane na pokaz. Spełniane po to, żeby budować swój prestiż dla tak zwanego PR-u, czy też w imię jakichś społecznych racji. Chcę być razem z tymi, którzy chodzą do kościoła. Niekiedy z tych motywów społecznych i patriotycznych, które skłaniają do praktyk religijnych ludzi niewierzących, czy słabo wierzących, czy inaczej wierzących, z tych motywów może wyniknąć dobro. Ktoś chodząc do kościoła może odkryć coś więcej niż tylko to, że inni widzą go i być może cenią. Dlatego, że jest w kościele, tak jak przypuszczam, że wielu katolików w Polsce powiada, no nareszcie mamy katolików u władzy, nareszcie mamy ludzi, którzy chodzą do kościoła i sprawują wysokie urzędy. Pytanie jednak, czy to są ludzie wierzący i praktykujący, czy też może raczej praktykujący, ale inaczej wierzący, albo w ogóle niewierzący. Ma być jedność zachowana między postawą, myśleniem człowieka, gotowością, aby Bożą łaskę przyjąć, a czynami, także praktykami religijnymi i postępowaniem zgodnym z dekalogiem i z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Następnie, gdy Bóg nam się objawia, możemy odpowiedzieć tak, jak odpowiedział Abraham, tak jak odpowiedział Mojżesz, tak jak odpowiedzieli prorocy starotestamentalni, czy później odpowiedzieli, odpowiadają święci w Kościele, we wspólnocie przymierza, nowego przymierza Boga z ludźmi, ale są też odpowiedzi niewiary bądź bałwochwalstwa, znaczy zaprzeczeniem przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, jest nie tylko niewiara, która zresztą jest zjawiskiem dosyć późnym w historii, jest raczej bałwochwalstwo, czyli zastępowanie wiary w Boga prawdziwego wierzeniami, które wywyższają rzeczywiste, stworzone przez Boga istoty, wytwory Boga Stwórcy, czy też wytwory ludzkiej wyobraźni, ludzkiego intelektu. Mogą być idee, w które człowiek wierzy, częściowo słuszne albo w ogóle błędne. Mogą być dzieła stworzone, które człowiek uważa za sprawę najważniejszą i najwyższą tutaj na świecie. Czyli zaprzeczeniem wiary jest nie tylko niewiara, jako ateizm czy indyferentyzm religijny czy agnostycyzm, ale zaprzeczeniem wiary jest przede wszystkim bałwochwalstwo. Gdy kto odrzuca wiarę Boga prawdziwego, skłonny jest poddać się wierze w różne bóstwa, które nie są prawdziwe, nie zasługują na to, aby zająć miejsce prawdziwego Boga i są aktem, uznanie tych bóstw za sprawę najważniejszą w życiu jest aktem i bałwochwalstwa, i cudzołóstwa, jak to mówi Pismo Święte Starego Testamentu, ukazując bałwochwalców jako cudzołożników, jako zdradzających Boga, uprawiających nierząd z obcymi
bogami. Tak jest też i dzisiaj. Te bóstwa się zmieniają, ale jest bóstwo władzy, jest bóstwo siły, jest bóstwo zdrowia, jest bóstwo pieniądza, jest bóstwo przyjemności, jest bóstwo użyteczności, konsumpcji. Różne takie współczesne bóstwa próbują w taki zachłanny i okrutny sposób zająć miejsce Boga prawdziwego. Bóg prawdziwy jest miłością, natomiast Bożek objawia swoje okrucieństwo i swoją zachłanność wobec człowieka. Znaczy chce człowieka sobie podporządkować. Dlatego ocena Bożka nie może ograniczać się do tego, czym ten Bożek jest, kim on jest, skąd on się w ogóle wziął. Ale ocena Bożka wymaga poszukiwania, kto za tym się kryje, jaki interes spełnia się w tle. Otóż Pismo Święte mówi omnes digentium demonia, to znaczy wszystkie bóstwa pogan są to bądź figmenta, to znaczy złudzenia, bądź demony, to znaczy złe duchy, które się za bóstwem, fałszywym bóstwem kryją. Tak jest i dzisiaj. No, zły duch posługuje się pewnymi narzędziami, żeby człowieka zniewolić i w okrutny sposób zawłaszczyć człowieka, pozbawiając go takich właściwości, które należą do obrazu Bożego człowieku, a więc pozbawiając rozumu, pozbawiając wolnej woli, pozbawiając szacunku dla własnego ciała jako świątyni Ducha Świętego, szacunku dla własnej duszy nieśmiertelnej, a przede wszystkim Bożek, zajmując miejsce Boga, czy też siadając na ołtarzu, oczekuje dla siebie wyrazów czci, wyrazów kultu. Są bóstwa, które operują w sferze ducha. Są różne sekty okultystyczne, spirytystyczne, sekty o inspiracji wschodniej, wyznające wiarę w reinkarnację, czyli przekonanie, że dusza jest ważna, ciało jest nieważne. Dusza może zmieniać ciało, przechodzić przez krąg wcielenia, że się wyzwoli się z tego kręgu i rozpłynie się w jakimś wszechbycie bezosobowym, wszechbycie, który nie jest miłością, ale jest jakimś takim czynnikiem konstytuującym świat w jego głębi, w jego istocie. Czyli bałwochwalstwo może spełniać się w wymiarze ducha, może spełniać się w wymiarze ciała. I znowu następuje tutaj odłączenie duchowości człowieka i wprowadzenie jej na fałszywe tory od cielesności człowieka i znowu wprowadzenie cielesności na tory konsumpcji, użytku z ciała, posługiwania się ciałem, czy własnym, czy innych ludzi dla korzyści, dla przyjemności, wprowadzenie wtedy ciała jako przedmiotu konsumpcji do roli rzeczy, do roli przedmiotu. Jest to niegodziwe, jest to poniżające, czyli kult oddawany Bogu prawdziwemu, Bogu, to jest miłością stworzoną i zbawczą, sprawia, że człowiek wie, kim jest, wie, skąd się wziął, wie, po co jest i szanuje swoją godność, ale o tym, czym jest godność człowieka, czym jest sumienie człowieka, czym jest honor, powiemy sobie jutro. Natomiast odniesienie się do Boga nie da się odłączyć od odniesienia się do człowieka, do siebie samego i do innych, ludzi. I na wiele sposobów teraz przeciwnik próbuje tak człowieka przerobić, ukształtować, aby uniezdolnić człowieka do tego, aby Boga poważnie traktował, w Niego wierzył, Jemu ufał, Jemu okazał posłuszeństwo, a następnie, aby pozbawiać człowieka tego, czym jest obraz Boży zawarty w
każdym z nas jako rozumność, jako wolność, jako nieśmiertelność i duszy ludzkiej, i ciała powołanego do zmartwychwstania. I czym jest miłość, czyli wspólnotowość, gotowość, zdolność do tego, aby tworzyć wspólnotę z Bogiem, wspólnotę z ludźmi, poczynając od małżeństwa i od rodziny. A więc ślad za niewiarą Boga prawdziwego idzie uderzenie w człowieka jako osobę rozumną i wolną i wyższą od świata zwierząt, roślin, przyrody. I uderzenie we wspólnoty, poczynając od wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, po wspólnotę narodową, po wspólnotę Kościoła jako rodziny, rodzin i wspólnoty narodów. Dlatego wiary Boga nie da się odłączyć od spraw ludzkich. Wiara w Boga kształtuje człowieka, kształtuje wspólnoty. Wspólnota bożoludzka odnosi się do wspólnot międzyludzkich, a nawet stanowi z nimi jedno. Małżeństwo jest podniesione do godności sakramentu. Rodzina jest obrazem wspólnoty osób Trójcy Przenajświętszej, obrazem rodziny nazaretańskiej, której niewidzialna Trójca staje się poprzez obecność Jezusa Chrystusa, poprzez posłuszeństwo, miłość i pokorę Najświętszej Maryi Panny, poprzez wierność, posłuszeństwo i miłość małżeńską i ojcowską, opiekuńczą wobec Jezusa Chrystusa, świętego Józefa. I właśnie zbliżając się do uroczystości Bożego Narodzenia, chcemy na nowo odkryć, zrozumieć, pokochać Boga, który do nas przychodzi, który w żłóbku betlejemskim, w rodzinie nazaretańskiej następnie i w tym wszystkim, czego Chrystus doświadczył, przyjęty przez jednych, a odrzucony przez drugich, przez jednych najpierw odrzucony, potem przyjęty, przez innych może najpierw przyjęty, ale niezrozumiany i w końcu odrzucony. Więc przeżywając to na nowo, śpiewając hołd oddany Chrystusowi wraz z aniołami, jednocząc się z Matką Najświętszą, świętym Józefem, a następnie pasterzami i mędrcami, którzy przybywają do Betlejem, chcemy przyjąć Jezusa Chrystusa i sprawić, aby i nasze życie wewnętrzne, nasze serca i nasze wspólnoty, poczynając od małżeństwa i rodziny, stały się nowym Betlejem, aż po wspólnotę narodową. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Thank you.